i tam mam do zaprezentowania dzisiaj kodę Distortion Plus KD28. Jest to bardzo fajny, przyjemny efekt, który brzmienie w moim osobistym odczuciu przypomina Marshalla GCM900 bądź 2000, jeżeli chodzi o przestęp. Prezentuję go dziś na gitarze Fender Stratocaster z 95 roku z układem SSH oraz wzmacniaczu Vermona Regent z 75 roku. Na początek czyste brzmienie z singla pod gryfem. No i teraz hump przy mostku i distortion plus. Tak więc słuchaj, że przy minimalnym gainie mamy taki fajny crunch. Gain ustawię na godzinę 9. Na godzinę 12. Między 13, około 14 godzina. Niewiele ciut ponad 15. I na full. Można na tym wcisnąć bardzo fajne rzeczy, tak jak na przykład Gunsów i Chai Mine. Lenego Krawica, Fly Away. Czy chociażby z Lito. Tak
To jest bardzo uniwersalny distortion, bo można, mając powiedzmy duży zapas gainu, bo ustawiam go na 15, grając od czystego brzmienia, takim lekko chrapliwym. Zobaczycie, jak ktoś fajnie spisuje z opałką. Gain sobie ustawię tak na godzinę 10, 11. I po prostu potrzebuję sobie nagrać. Dopalam go kopią Tube Screamera, czyli Behringerem Tube Overdrive. Drive ustawiam sobie na minimum, level na full i ton na godzinę 15. Teraz na Tube Screamerze ustawię gain tak drive na, też na godzinę 10-11, ale pierw pokażę wam, jak to brzmi bez. Z dopałką. Bardzo fajnie spisuje. Nie wiem, co to wam jeszcze pokazać. Moim zdaniem to jest bardzo dobry distortion, jeżeli ktoś chce lampowe brzmienie za tak naprawdę 50 zł. No jeżeli ktoś kupi od Exara jak z wyprzedaży funkielnówkę, to zapłaci 100 albo 110 zł, gdzie przesyłka już jest darmowa. A no, dokładnie tutaj na ich koszt. Moim zdaniem warto zainwestować w tą kostkę. Tak jak mówię, jeżeli ktoś szuka Marshalla w kostce i to jeszcze GCM-a. Wiadomo, trochę z każdym głośnikiem to będzie działać inaczej. Moim zdaniem ja miałem szczęście, że mam stary sprzęt i to super gada.
strasznie uwielbiam to brzmienie. Lekko dodany ton. Co jeszcze mogę pokazać? Sam nie wiem. Bardzo dobry, taki vintage'owy. Serdecznie polecam. I z pałką, tym właśnie tutaj Tube Screamerem od Behringera, super gada. Widzicie, jakie mam ustawienia. Niby nic, a jednak on nie gada. Z Gumorem też fajnie gada. Pozwolę sobie jeszcze na króciutko przybliżyć. Jako do pałka. Nigdy nie skręcę. Ciutkę, żeby nie było wielkiego echo. Gain na 12 w nagonłoże. Bez gumora. Sam gumor, sam sobie tak brzmi. A razem, kurde, to moja jazda. Mam nadzieję, że wam się spodoba ten efekt i trochę zmienicie podejście na temat efektów od Kody, w ogóle na temat XR-a. Ja mam tutaj na przykład też Kodę Horus z mody na vibrato, ale to możecie znaleźć na moim kanale i sobie coś na ten temat posłuchać. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam ponownie.